Zostanę jeszcze trochę. Chcę przeczytać wszystkie zeznania razem z Geraldem. Może coś nam umknęło. A na razie pobędę jeszcze z ukochaną. Bardzo się cieszę. Do widzenia, Izauro. Wkrótce wrócimy. Zostań z Bogiem. Powodzenia. Gabriel czyni niezwykłe postępy. Dzięki poświęceniu Doni Perpetue korzystam jedynie z dawnych doświadczeń. Kiedyś zajmowałam się ojcem, który spadł z konia. Gdyby nie Donia Perpetua, nadal byłbym apatyczny i przekonany, że już zawsze pozostanę inwalidą. Co za wspaniała wiadomość. Jeszcze jutro chciałbym usłyszeć, że moja córka Elena została uniewinniona. Na pewno wszystko dobrze się skończy. Z Bożą wolą. Spójrz, mam już siłę, by podnieść kolano. Lada chwila będziesz znowu chodził. Dzięki Bogu. To cud, a ja bardzo się z niego cieszę. Pobłogosław mnie. Czuwa nad tobą boska ręka. Wzruszyłam się. Ojciec po raz pierwszy całuje syna. Musiało minąć 20 lat. Co za szczęśliwa chwila. Wiem, że pułkownik jest wspaniałym ojcem. Nie bez poświęceń. Bardzo miło mi się rozmawia, ale muszę już iść. Czekają na mnie w komisariacie. Mam złożyć zeznania. Przy okazji odwiedzę córkę. Proszę, przekaż Elenie, że życzę jej jutro w sądzie dużo szczęścia. Oczywiście, powiem. Gratuluję wspaniałych postępów. Mam nadzieję, że teraz już szybko wyzdrowiejesz. Czeka nas jeszcze wiele wspólnych przejażdżek po moich ziemiach. Kiedyś wszystko będzie należało do ciebie i do twojego rodzeństwa. Nie pominąłem nikogo w testamencie. Nikogo. Do widzenia. Do widzenia, pułkowniku. Widzimy się jutro na rozprawie Eleny? Oczywiście. Żegnaj, ukochana. Zostańcie z Bogiem. Basilio to śliczne dziecko i bardzo potrzebuje miłości. Teraz na pewno mu jej nie zabraknie. Jeśli ty kochasz Basilia, to ja też. Będzie naszym pierwszym dzieckiem. Chcę, żebyśmy mieli całą gromadkę. Ja też. Uwielbiam dzieci. Nie mogę się doczekać, kiedy zajdę w ciążę. A ja, kiedy zostanę ojcem. Będę poświęcał mu dużo czasu, bawił się z nim i kochał ze wszystkich sił. Jestem pewna, że będziesz wspaniałym ojcem. Naszym pierwszym dzieckiem jest Basilio. Biedactwo. Tak szybko stracił matkę. Zajmiemy się nim. O wszystko zadbamy. Nie będzie się niczym różnił od naszych własnych dzieci.
Smutno jest być sierotą. Straciłam ojca całkiem niedawno, ale... A jak nazywała się twoja mama? Ewangelina. Schwytali ją łowcy niewolników i nigdy więcej jej nie widziałam. Pewnie do dzisiaj pracuje w jakiejś hacjendzie. Spróbuję ją odnaleźć. To nie takie proste. Rozdzielono nas bardzo dawno temu. Spróbować nie zaszkodzi. Jak to zrobisz? Dam ogłoszenie do gazet, wyślę ludzi na poszukiwania. Chcę odnaleźć swoją teściową. Kiedy ją porwano? Kiedy? Jakieś 10 lat temu? Dokładnie. Tak jak Leoncio znalazł Izaurę niedaleko São Paulo, ja odnajdę Doni Ewangelinę. Zobaczysz. To jest moje największe marzenie. Jesteś wspaniały. Jak ta kobieta mnie kocha. Jest przekonany, że ten proces wiele zmieni, ale ja nie byłabym tego taka pewna. Dlaczego nie? Jego córka dopuściła się cudzołóstwa, uciekła z kochankiem i zabiła męża. Świadkiem jest jej kochanek i wspólnik oraz jakieś ulicznice. Daj spokój. Naprawdę straszna historia. Oby tylko nie skazano jej na śmierć. Przestań krakać. Przecież taka jest prawda. Ten, kto sądzi, że Elena jutro wyjdzie na wolność, grubo się myli. To przykra sytuacja. Jeśli skomplikuje się jeszcze bardziej, będziemy zmuszeni przełożyć nasz ślub. Będę się modliła, by to pani się myliła. Razem będziemy się modlić, by Elena otrzymała korzystny wyrok. Co to za mina? Nie, nic, tylko coś niesamowitego przyszło mi do głowy. Proszę się z nami podzielić. Kiedy indziej? Com licença. Nikt mi nie wierzy? Ja nic nie zrobiłem. To ważne. Izaura niesłusznie jest w więzieniu. Wiem o tym. Izaura jest niewinna. To naprawdę słodki kwiatuszek. Skąd ta pewność? Wiem, bo... Bo wiem. Skoro jest pan przekonany o niewinności Izaury, proszę powiedzieć, niczego pan nie widział w dniu zbrodni? Izaura ma dobre serce. Nie byłaby zdolna zabić pana Leoncia. Jeśli nie powie nam pan, co widział, nie uda nam się jej uwolnić. Zaraz się rozchoruje. Dlaczego wszyscy mnie dręczą? Czemu wmawiacie mi, że coś widziałem? Jak naprawdę nic nie wiem. W takim razie nie będziemy nalegać, ale pan coś pamięta albo coś przed nami ukrywa. Chyba nie grozi panu śmierć. Jak to? Mnie? Oczywiście. Prawdziwy morderca tak łatwo nie odpuści. Ten, kto zabił Leoncia, będzie chciał się pozbyć niewygodnych świadków. Ale ja nic nie wiem, nic nie widziałem. Przysięgam na wszystkie świętości, przysięgam na moją matkę Sebastianę. Na jej grobie zasadziłem abakatę. Uwielbiała te owoce. Fałszywa przysięga to grzech. Tym bardziej, kiedy wspomina pan zmarłych. Dobry Boże, coraz bardziej się pogrążam. Proszę nam o wszystkim powiedzieć, inaczej sierżant wydusi to z pana w więzieniu. Powiem mu, że nic nie wiem.
Czuję straszny ból w piersi. Zlitujcie się nade mną. Nie widzicie, jak cierpię? To są wyrzuty sumienia. Wie pan, że Izaura jest niewinna. Nie chce pan pomóc? Zawsze mówił pan, że ją kocha. Wystawiła mnie do wiatru, kiedy stałem przed ołtarzem. Przyprawiła rogi i uciekła z innym. Nieładnie się zachowała. Występują. Niewolnica Izaura, odcinek 153. Pobłogosławcie mnie. Niech Bóg cię prowadzi i błogosławi. Odpowiadaj jedynie na pytania. Właśnie. W ten sposób nikt sobie niczego nie dopowie. Bądźcie spokojni. Będę mówił prawdę. Nie chcę więcej patrzeć na ludzi, których niesłusznie oskarżono. Ona wie, o czym mówi. Uważaj, synu. Tylko my i pan Belchior jesteśmy biedni. Byłoby im na rękę stwierdzić, że ktoś z nas zabił. Nic ich to nie kosztuje. Dobrze, że André był z panem Alvaro. Miałem szczęście, inaczej już byłbym stracony. Ja towarzyszyłem sierżantowi, dlatego nikt mnie nie podejrzewa. Co smutne, że niewinna Izaura jest w więzieniu. Bóg jeszcze rozświetli jej drogę. Jak to? Jeśli morderca się nie znajdzie, grozi jej więzienie. Ty musisz twardo stać przy swoim, kiedy będziesz przesłuchiwany. Aresztowanie takiego jak ty byłoby policji na rękę. Powiem prawdę. Sierżant usłyszy jedynie, że to nie ja zabiłem. Jeśli mi nie uwierzy, niech zapyta pana Alvaro. Cały czas byliśmy razem. Później odwiedzę Izaurę. Jedź z Bogiem. I waż każde słowo, które wypowiesz. Amen. Jesteś gotowa? Możemy jechać? Tak, jak najbardziej. Powiem policji wszystko, co wiem i czego nie wiem. Posłuchaj uważnie. Tam ważą się losy Izaury. Została aresztowana niezasłużenie. Masz mówić jedynie prawdę. Oczywiście, przecież to Izaura zabiła tego potwora. Nieprawda, nieprawda, nie ona. Moja córka nie kłamie. Nie próbuj zrzucić na nią winy. Niech mi pan nie grozi. Zrobię, co zechcę. Gdyby to zrobiła, przyznałaby się. Nie to, co inni, którzy są zdolni popełnić zbrodnie, ale pozwalają, by zapłaciła za to niewinna osoba. Biedna Izaura. Mój kwiatuszek cierpi niezasłużenie. Skąd pewność, że Izaura jest niewinna? Przecież to delikatna istota. Nie byłaby zdolna nikogo zabić, tym bardziej pana Leoncia. Nie jest szaloną, nieszczęśliwą złośnicą. Nie nosi nienawiści w sercu. Ja też uważam, że Izaura jest niewinna. Jedziecie wszyscy do komisariatu? Nie, ja zostaję. Muszę zająć się ogrodem. To ważne, żeby opowiedział pan sierżantowi o wszystkim, o czym wie. Nie chcę się do tego mieszać. Pana zeznanie jest bardzo ważne. Może rozwiązać zagadkę. Nie chcę tam jechać. Wykluczone.
Czego się pan boi? Nie chcę rozmawiać o tej sprawie. Po prostu nie chcę. Ani słowa więcej. Proszę uważać i pamiętać, ile pan ryzykuje. Wcale nie ryzykuję, bo niczego nie widziałem. Widać, że coś go niepokoi. Dziwnie się zachowuje. Jest przerażony. Jeśli to nie on zabił, to już nie wiem kto. Myślisz, że to pan Belchior za tym stoi? Czemu nie? Dobrze pan znał ten myśliwski domek? Tak, byłem tam raz z naszym przyjacielem, komandorem Almeidą. Prowadzi stamtąd wiele ścieżek do lasu. Tam się poluje. Teraz już wiem, gdzie to jest. Trafi pan tam bez problemu? Oczywiście. Komandor był moim przyjacielem. Wiele razy wspólnie polowaliśmy. Łączyło nas 30 lat wielkiej przyjaźni. Co pan robił na miejscu zbrodni? Pomyślałem, że Leoncio mógł tam zabrać Izaurę. Wyjechałem z domu, by chronić syna. Enrique już wcześniej pospieszył na pomoc Izaurze. A więc nawet pana syn mógł zabić? Nie, to dobry chłopak. Nigdy nie popełniłby takiej zbrodni. Nie tak został wychowany. Z tego co wiem, Leoncio był pana zięciem. Niestety przyprawiał pana jedynie o ból głowy. To nie ja zamordowałem Leoncio. Wiem, jak moja córka Malwina go kochała. Nie chciałem, żeby została wdową. Czas leczy rany. Może lepiej by cierpiała z braku męża, niż miałaby się z nim męczyć. Wszyscy w Campos wiedzą, jakim był niebezpiecznym człowiekiem. Jestem niewinny i mogę przysiąc, że mój syn również. Żywy zawsze się odnajdzie. Synku, martwiłam się o ciebie. W moim życiu dużo się dzieje. Domyślam się. Po śmierci Leoncia pocieszasz Donię Malwinę. Daruj sobie tę ironię. Przecież nie kłamie. Pewnie cieszysz się ze śmierci Leoncia. Prawda? Daj spokój, bratu. Ale to prawda. Pozbył się niewygodnego rywala, tym bardziej, że żona bardzo go kochała. Twój brak wrażliwości jest porażający. Nie zdziwiłabym się, gdybyś to ty i Donia Malwina popełnili te zbrodnie. Zabraniam ci. Niech mówi, co chce. Coraz bardziej traci rozum. W końcu trzeba będzie ją zamknąć. Mylisz się. Jestem bardziej przytomna niż kiedykolwiek. Zastanów się. Izaura została aresztowana i oskarżona o morderstwo. Wiedz, że będę jej obrońcą. Jesteś zdrajcą i hipokrytą. Nienawidzę cię. Przestań, na litość boską. Twój brat nas odwiedził. Przestań go dręczyć. Widzę, że coś cię martwi. Jutro rozprawa do niej Eleny. Prawdę mówiąc, nie wiem, jak się zakończy. Przecież to prostaczka i łajza. Uciekła z kochankiem i zabiła swojego męża. Powinna iść na szubienicę. Właśnie tego się obawiam.
Moja linia obrony nie jest najmocniejsza. Chyba nie to tak cię niepokoi. Martwię się również o Donię Malwinę. Czy na miejscu zbrodni widział pan coś podejrzanego? Nie mam zamiaru niczego ukrywać. Kiedy zbliżałem się do domu, usłyszałem dobiegające stamtąd krzyki. Następnie zobaczyłem tego garbusa, ogrodnika Belchiora. Wybiegł przerażony z wnętrza i pobiegł do lasu. Co pan zrobił później? Przyznam, że wtedy się przestraszyłem. Usłyszałem krzyki. Zobaczyłem tego biedaka, jak wybiegł przerażony. Pomyślałem, że w środku jest uzbrojony Leoncio. On mnie nienawidził, bo nie zgodziłem się spłacić jego hipoteki. Nie wiedziałem, co wydarzyło się w środku i postanowiłem ukryć się za drzewem. Zaraz później pojawili się sierżant i policja. A więc pan nie wie, czy to Izaura, czy pan Belchior zabili Leoncia. Nie. Z miejsca, w którym stałem, nie byłem w stanie niczego dostrzec. Stałem tam do przyjazdu sierżanta. Dopiero później zauważyłem, że w pobliżu domu jest więcej osób. Wciąż uważam, że wie pan więcej, niż nam pan powiedział. Dlaczego? Czemu miałbym coś ukrywać? Pójdę poznać oskarżoną i główną podejrzaną. Jej narzeczony Alvaro Mendoza również znalazł się w pobliżu miejsca zbrodni. Tutaj mam jego zeznania. Pozwoli mi pan odwiedzić córkę, która przebywa w areszcie? Proszę poczekać. Dziękuję. Jest pani niewinna? Tak, jak już powiedziałam sierżantowi. Pan Alvaro również? Oczywiście. Złożyłem zeznanie w tej sprawie. Jestem gotów wszystko powtórzyć. Nie trzeba. Zawsze tak jest. Wszyscy są niewinni. Rzadko kiedy winny przyznaje się do zbrodni. Do zobaczenia. Do widzenia. O tej porze bylibyśmy już małżeństwem i świętowalibyśmy w gronie rodziny i przyjaciół. Chociaż pan Leoncio umarł, udało mu się pokrzyżować nam plany. Co za przekleństwo nas prześladuje. Nie możemy się poddawać. Gdybyś nie została niesłusznie oskarżona, to byłaby nasza noc poślubna. Nie możemy popadać w przygnębienie. Kiedy jestem z dala od ciebie, widzę, jak moje życie traci sens. Za to przy tobie nie czuję upływu czasu. Godziny są sekundami. Jestem szczęśliwy, mogąc podziwiać twoją urodę. Nie chcę, żebyś cierpiał. Sądziłem, że rozstaniemy się na krótko. Najgorsze, że przecież jesteś niewinna. Ma miejsce wielka niesprawiedliwość. Wkrótce do ciebie wrócę. Do zobaczenia. Até logo, dona Helena. Até logo.
Do widzenia. Ojcze, jak dobrze, że przyjechałeś. Jak się czujesz? Boję się wyroku. Z drugiej strony chcę mieć cały ten proces za sobą. Głowa do góry. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, jutro zostaniesz uniewinniona i skończy się ta męka. Wolę nie robić sobie nadziei. Wydaje mi się, że zostanę skazana na śmierć. Więcej optymizmu. Musisz wierzyć, że odzyskasz wolność. Ty tak uważasz? Jestem tego pewien. Musisz zdobyć sympatię sędziego. To nie będzie łatwe. Fakty świadczą przeciwko mnie. Opuściłam męża, uciekłam z innym, a później zabiłam tego, którego zdradziłam. Musisz przekonać go do swojej wersji. Pokazać, że jesteś dobrą i przyzwoitą dziewczyną. Jak pierwsza zauważyłaś wredny charakter tego kanalii. Ojcu przyszło na myśl, że być może Leoncio ukrył się z Izaurą w domku myśliwskim. Pojechał jako pierwszy, by zawiadomić policję. Martwiłam się o niego. Dlatego też tam pojechałam. Pan Geraldo był ze mną. Czy w jakimś momencie państwo się rozdzielili? Nie. Na pewno? Pojechaliśmy tam najszybciej, jak było można. Nie rozdzielaliśmy się. W pewnym momencie zostawiliśmy powóz przy drodze i postanowiliśmy skrócić sobie drogę idąc przez las. Prowadzi tam wiele ścieżek. Kiedy dotarliśmy na miejsce, tragedia już się stała. Chyba mnie pan nie podejrzewa. Główną podejrzaną jest Izaura. Oczywiście. To bardzo prawdopodobne, że Izaura za tym stoi. Z drugiej strony, jeśli jest tak, jak ona mówi, pan Leoncio został zaatakowany, kiedy ona zemdlała. Co pan chce przez to powiedzieć? Że nawet pani jest podejrzana. To absurd. Wszyscy wiedzą, jak bardzo kochałam męża. Ale była pani na niego zła, bo nie widział świata poza Izaurą. Proszę uszanować moją żałobę. Słyszałam, że często kłóciła się pani z mężem. To były jedynie drobne sprzeczki, typowe wśród małżonków. Pani zdaniem to dowód drobnej sprzeczki? Co to? Kopia pozwu rozwodowego. Rzeczywiście, byliśmy w separacji. Pisze tu pani, że nieraz ją obrażał, a nawet zaatakował. Prócz tego zdradzał i planował panią zabić. To prawda. Podsłuchałam rozmowę mego męża z zarządcą Francisco, ale nie wierzę, by Leoncio wprowadził ten plan w czyn. Mimo wszystko chciała się pani rozwieść. Tak, Leoncio chwilami traktował mnie jak niewolnicę. Za to bez przerwy naprzykrzał się Izaurze. Sama pani widzi. To wystarczające powody, by życzyć swojemu byłemu mężowi śmierci. Nie zabiłam Leoncio. Miała pani powody i była w pobliżu miejsca zbrodni. To żaden dowód. Poza tym przez cały czas był ze mną pan Geraldo. Tak więc mam alibi. Mogę teraz odwiedzić siostrę? Oczywiście. W razie potrzeby jeszcze raz panią wezwę. Czas na Enrique Cunha. Zobaczymy, co będzie miał nam do powiedzenia. Ojcze, jak dobrze, że tu jesteś. Eleno.
Jak poszło przesłuchanie? Okropnie. Dzień dobry. Ani przez chwilę nie był dobry. Wiem, że jesteś zdenerwowana, ale powinnaś się uspokoić. Oni mają czelność mnie podejrzewać. Mnie powiedzieli to samo. Ten człowiek szuka kozła ofiarnego. Izaura miała w ręku narzędzie zbrodni, a ja jestem podejrzana? Jak znalazł się pan w miejscu popełnienia zbrodni? Byłem sam. To znaczy, że nie ma pana alibi. Zajęło mi trochę czasu, zanim znalazłem drogę do tego domu. Dotarłem tam na samym końcu. Wszyscy już dawno byli na miejscu. Może pan to jakoś udowodnić? To pan musi mieć dowody, by mnie oskarżyć. Do tego czasu jestem niewinny. Nienawidził pan Leoncia. To już przeszłość. Byłem świadkiem, jak próbował zabić pana Leoncia, kiedy uciekła niewolnica Izaura. Rzeczywiście chciałeś go zabić? To była zwykła bójka. Dusił go pan. Straszne. To incydent sprzed wielu miesięcy. Jednak został odnotowany w naszej kartotece. Był pan oskarżony o usiłowanie zabójstwa i napaść. Został pan wtedy aresztowany. Leoncio wycofał skargę. Pułkownik Sebastiano osobiście mu to wynagrodził. Do czego pan zmierza? Miał pan powody, by życzyć śmierci Leonciowi. Chyba nie sądzi pani, że to ja zabiłam. Czemu nie? Nie pora na takie dyskusje, Malvino. Dlaczego? Izaura była obok jego ciała i trzymała w ręku narzędzie zbrodni. Proszę tak o mnie nie myśleć. Izaura wszystko wyjaśniła. Ona wtedy zemdlała. Trudno mi w to uwierzyć. Nigdy nie targnęłabym się na niczyje życie. Czemu nie? Ludzie potrafią nas czasem zaskoczyć. Kobieta, kiedy traci głowę, jest zdolna do wszystkiego. Ja wierzę Izaurze. Zawsze byłam dla ciebie dobra, aż za bardzo, biorąc pod uwagę fakt, że zniszczyłaś moje małżeństwo. Teraz Leoncio nie żyje. Jeśli któraś z nas ma iść przez to na szubienicę, to chcę, żebyś to była ty, nie ja. Co ty mówisz? To, co czuję. Chyba nie wierzysz, że to Izaura zabiła Leoncia. Przecież trzymała w ręku narzędzie zbrodni, miała ręce zaplamione jego krwią. Ale nie zabiłam. Nigdy bym tego nie zrobiła. Czemu nie? Za te zbrodnie powinien zapłacić prawdziwy winny, a nie Izaura. Spokojnie. Wszyscy jesteśmy zdenerwowani. Dotknęła nas tragedia. Ten głupi sierżant wyprowadził Malvinę z równowagi. Dla niego każdy jest podejrzany. Jest gotów zeznawać przeciwko mnie tylko dlatego, że widział w moim ręku narzędzie zbrodni. To prawda. Jesteś główną podejrzaną. Zostałaś aresztowana. Ty powinnaś budzić wątpliwości, nie ja. Proszę się nie martwić. Choć jestem niewinna, już płacę za te zbrodnie. Widzę tu sprzeczność. O czym pan mówi? Wyjechał pan znowu przed ojcem. Pułkownik i pana siostra wyruszyli później. Zgadza się? Tak, zgadza. Tymczasem twierdzi pan, że dotarł na miejsce ostatni. Jak to możliwe? Nie pojechałem od razu do domku myśliwskiego. Dokąd się pan udał w takim razie? Do Haciendy Almeidów. Tam chciałem się dowiedzieć, jak dotrzeć do tego domu. Kiedy w końcu dotarłem na miejsce, Leoncio już nie żył. Był tam sierżant, policja, mój ojciec, siostra i pozostali. Ciekawe, nie ma pan alibi, ale miał motyw. Jaki?
Pan Enrique był zakochany w tej niewolnicy, ale Onsio nie dawał jej spokoju. To żadna nowina. Moja nienawiść do Leoncia i zauroczenie Izaurą były przejściowe. Teraz jestem zakochany w panience Aurorze. Zaręczyliśmy się i myślimy o ślubie. W takiej chwili miałbym niszczyć sobie życie, zabijając tego łajdaka? Przepraszam. Kochany mój, jestem w pracy. Właśnie trwa przesłuchanie. Przyjechał pan komendant. Widzę. Poczekaj na mnie w pensjonacie. Przyjdę, jak tylko skończę. Co tu robi Enrique Cunha? Jest podejrzany o zabójstwo Leoncia Almeidy. Aresztuj go. Tak, bardzo chciałabym zobaczyć go za kratkami. Idź już. Zobaczę, co da się zrobić. Martwi mnie proces Eleny. Jestem przerażona. Nie trać wiary. Jutro będziemy przy tobie w sądzie. Boję się, że skażą mnie na śmierć. Nie mogę dłużej zostać. Gdyby zjawił się pan Geraldo, powiedz mu, że będę w domu. Muszę ustalić z nim jeszcze kilka szczegółów. Preciso acertar com ele alguns detalhes de seu julgamento amanhã. Reze por mim, papai. Modle się za mnie. Ty też. Oczywiście, bądź spokojna. Wszystko dobrze się skończy. Diogo na pewno już znalazł świadka, który bardzo ci pomoże. Mam nadzieję. Wybacz, Izauro. Wiem, że to nie ty zabiłaś. Tyle przez ciebie wycierpiałam, że chciałam sobie ulżyć. Nie ja jestem winna, tylko pani zmarły mąż. Leoncio zginął, a my żyjemy. Nie chcę, by ta historia męczyła mnie do końca życia. Pewne rzeczy możemy zmienić, innych nie. Kiedy dzieje się coś nieprzyjemnego, na co nie mam wpływu, staram się jakoś dostosować. Chodźmy. Ta rozmowa do niczego nie prowadzi. Pobłogosław mnie. Niech Bóg ma cię w opiece. Może już jutro wyjdziesz na wolność. Ja jestem winien całej tej sytuacji. Wiem o tym. Mogę coś powiedzieć? Słucham. Proszę aresztować pana Enrique. Nie ma pan prawa. Specjalnym rozporządzeniem ministra sprawiedliwości mogę robić wszystko, co uważam za stosowne i korzystne dla śledztwa. Pan Enrique mógł chcieć chronić niewolnicę. Zawsze był w niej zakochany. Komendancie, skoro byłbym gotów dla niej zabić, to czy teraz pozwoliłbym na jej aresztowanie? Proszę nie słuchać fałszywych pomówień. Sierżant chce mnie wtrącić do aresztu, bo jest zakochany w kobiecie, która mnie nienawidzi. Właśnie przed chwilą stąd wyszła. Ta ulicznica ma pretensje do mojego narzeczonego, bo ją zostawił. Co się tu dzieje? Sierżant za namową Flor de Lis prosi komendanta, by mnie aresztowano. Nie ma pan żadnych dowodów. To prawda. Mogę go aresztować tylko, jeśli będę miał jakiś dowód przeciwko niemu. Dziękuję, komendancie. Chodźmy. Miłego dnia. Pułkowniku, do pana wiadomości. Wiem, że Serafina i Margarita mają zeznawać w procesie Eleny. To prawda? Tak. Donia Serafina chyba się nie pojawi. Jest na pana wściekła. Przynajmniej tak mi powiedziała.
Foi o que ela me disse. Isso. To się okaże. W takiej sytuacji Doni Elenie grozi kara śmierci. Wiele osób zaczęło szukać mojego złoża diamentów. Długo go nie ukryjesz. Nie chcę, żeby banda lekkoduchów najechała moje złoże i na dodatek się wzbogaciła. Masz rację. Potrzebujemy pieniędzy, żeby pomagać naszym braciom. Postanowiłem zrobić inaczej, opowiem ci. Usiądź. Zabiorę ludzi nad rzekę i nauczę ich szukać diamentów. Będą mogli tam pracować jedynie ludzie z naszego obozu. W mieście będę sprzedawał znalezione diamenty. Później część pieniędzy dostanie znalazca, a część pójdzie na konto obozu. W ten sposób będziemy mogli wykupywać kolejnych niewolników. Poza tym złoże zostanie w naszych rękach. Dalej będziemy jego właścicielami. Jesteś bardzo mądry, Bernardo. Naprawdę się na tym znasz. Na dodatek jesteś czuły, a to sprawia, że kocham cię coraz bardziej. Podbiłeś moje serce. Niedługo odbędą się zawody capoeiry. Wtedy porozmawiam z ludźmi o złożu diamentów. Na pewno będą zadowoleni z twojej propozycji, mam nadzieję. Pokażmy się. Niech wszyscy wiedzą, że jesteśmy razem. Teraz jesteśmy rodziną, bo mamy Basilia. Skoro sierżant wezwał pana na przesłuchanie, musi pan iść. Nie. Później powiedzą, że to ja zabiłem, albo coś widziałem. Powie pan prawdę. Wszyscy wciąż mnie pytają, męczą, zadręczają, osaczają. A ja zaczynam tracić cierpliwość. Pana słowa wskazują na to, że był pan tam w chwili jego śmierci. Widział pan jego minę, kiedy został ranny. Nie widziałem twarz pana Leoncia, kiedy już nie żył. Jestem stara, ale nie jestem głucha. Poza tym ma pan pewność, że to nie Izaura. Oczywiście, że nie. Moja królewna nie zabiłaby w taki sposób. Izaura jest królową mojego ogrodu. Przypomina delikatne płatki kwiatów i delikatny letni powiew tańczący między hortensjami. Znam pana i wiem, kiedy mówi pan prawdę. Pan wyraźnie się czegoś boi. Mam wrażliwą duszę. Całe to morderstwo bardzo mnie poruszyło. Wszyscy mówią, że albo pan coś widział, albo to pan zabił Leoncia. Przestańcie! Dosyć tego! Zaraz nie wytrzymam z nerwów. Niech pan nie próbuje niczego ukryć. Sierżant pana znajdzie i przesłucha. Nie zawracajcie mi głowy. Idźcie wszyscy do diabła. Rzeczywiście prowadzi tu wiele ścieżek. Dlatego jest to domek myśliwski. Nie przyszliśmy najkrótszą drogą. Dowiedziałem się od Joao, że istnieje nowy skrót na przełaj. To dlatego pan Belchior dotarł tu przed nami, choć wyszedł po nas. Musimy wszystko przeanalizować i odkryć, co naprawdę się tutaj wydarzyło. Dowiemy się. Inaczej nie byłabym Tomazią dos Anjos.
Opracowanie wersji polskiej, studio Kompany Warszawa. Tekst Karolina Władyka. Czytał Zbigniew Moskal. É difícil como que eu quero morrer de noite na tocaia me matar. Eu quero morrer de açoite se tu negra me deixar. Vida de negro é difícil como que. Vida de negro é difícil como que. Meu amor, eu vou me embora nessa terra, vou morrer. O dia não vou mais ver. Nunca mais eu vou te ver.